przyznaj się, czy chociaż raz waliłeś konia, jak u ciebie spała, albo jak u ciebie była? Ale po pierwsze, to po co ci to wiedzieć? To jest moja prywatność. Jak raz zasnęłaś? No. To zwaliłem sobie patrząc na ciebie. Nie do końca wiadomo, o co chodzi z tym zjawiskiem. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Idziesz na śmierć, drogi Wielko. Czułem jakąś delikatną chemię, zaczyna buzować, ale no. Ale od jakiego czasu trenujesz, Amadi? Powiedz szczerze. Zawsze, mordo. No trenowany jest. Wiesz, o co chodzi. Trenowany jest cały czas. Robisz z siebie pseudo-kozaka, kurwa, nie wiem. Dostałbyś większą listę, byś upata, robić z siebie gangstera ulicznego, który potrafi połamać wszystkich. Ale co pierwsze, mleko czy płatki? Płatki normalnie zadajesz, mieszasz se... Mleko, kurwo. Pójdę, siku, szybko. No dobra, właśnie gdzie jest toaleta, tam? To... No tak. Nie chcę mu akurat fajnych pieniążków zabierać, wiesz, bo szkoda, bo od razu byś kurwa nie wyszedł do tej walki. Ty byś kurwa nie wyszedł. Jest taki kurwa niebezpieczny, że miałem walczyć na galitowej, ale kurwa jednak walczę z free fightowej kurwa. No to spójrz, widzowie, no przecież ona... Mam tam snack do was? Ale patrz mi teraz chyba. Ty, bo jak ja tam stanę, to... Nie, touch my ta-la-la. Ja jestem twoim stwórcą. Wiem, że w głębi chciałbyś być wpływną, co nie? Wiem, że w środku mnie czcisz, stary. Ja? Ale pamiętaj, że tak jak jestem stwórcą, tak samo jestem Azraelem, aniołem śmierci, więc mogę ci wszystko zabrać, kiedy tylko będę kurwa chciał. Pamiętaj, mogę cię po walce ułaskawić i powiedzieć, bomba jest spoko, dostał w pizdę, ale niech se żyje. A mogę cię dalej traktować jak śmietnika i wtedy cała Polska z ciebie będzie drwić. Szkoda, że nie chcecie pobawić, bo Bebeka. Jeszcze raz? No dawać, kurwa! Raz, dwa, trzy! Jebać! 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 Jestem w stanie wygrać z Tomaszem Adamkiem. Tak, wierzę, wierzę w to. Uśmiałeś się, Kamil. Jak skomentujesz te słowa? Debil. Tak to powiem, debil. Jaka? Będziemy się dobrze bawić. Ja na pewno. Ja też. Nie mogę się doczekać. No, tylko żebyś wziął ze sobą jaja. No, musisz uważać, żebym ich nie zostawił przypadkiem w swoim gardle w tym zagonie. A mi dzisiaj Jarosz mówił, dzisiaj, jeśli dotyka palcami, to możesz jebać. I zajebałem. Czają się nasi widzowie. I was zabiję, k***a! Nie, ja mam coś takiego, że dla... Że się stopa brzydza. Nie, że stópka... Musi być zrobiona taka. Jak jest ładna... Zgrabna. To od razu patrzę na tę dziewczynę tak jakby, że jak na czystą osobę. A teraz? A jak na przykład ma jakąś koślawą stopę, to zawsze... Tak, to już dyskryminuje. Już teraz patrzę uwaga. Na nią tak, że... Queen zobacz, pokazuję mnie na live, ale i oceń, czy ja mam jakąś koślawą, czy ładną, patrz. Jimmy chętnie by ją do pyska wsadził. Nie, ale powiem.
powiedz szczerze. Może tak być. Szczerze, czy mam spoko stopę, czy obrzydliwą? Tak szczerze. Jimmy, powiedz to, no mogłem ją przez pół minuty potrzymać w gębie, ale nie, nie. Podbijam stawkę do 45 sekund. Nie, nie mam jakiegoś mega dużego fetyszu. Przypiłować tutaj grzybka. Kiedy zajechano, tą skórę, co ci odchodzi na pół stopy, to ją by trzeba obciąć. Gdzie? No i amputować ostatniego palca i moim zdaniem jest skóra tam. Jezu, ja pytałam o szarobnię, a ten... Czuję tutaj, nie, gilę, tylko krew, nie? No, musi, no. Tam, za skrętą. Ale nie będę na wywiadzie wyciągał. No chyba, że chcesz wyskubać mi. Nie, dzięki. Spędale. Jesteś zadowolony z zażegnania konfliktu? Tak, tak. Nie powiem już na niego więcej złego słowa. Chcesz być... mi, kurwa, Filipka, Filipek, wpierdol cię czeka. Żartujesz, szanuję gościa. Według mnie to był najlepszy polski freestyle'owiec. Jestem jak bonus RPK, gram na pętlach, bo ściągam rozporek i witam konsumenta. Co ty robisz? Robimy unboxing torby Oli. Co ty tam włożyłeś? O! Nie wiem, żartuję, włożyłem. Poszedłem z tej torbą włożyć, przyznaję się. Olu, przepraszam. Musiałem tego prank. Przecież tylko prank. Żartuję, nie, żartowałem. Ale jestem w epicentrum, nagrywajcie mnie. Czego ty się kurwa śmiejesz? Nie, nie, proszę, nie bijcie tylko. A co, nie mogę się... Nie bijcie. Ochrona. A. No, widzicie jakie mam Pokemona? Rzadki okaz. Patrz jakie mam fajne, fajnie mi tatuaże widać. Ten. Dobra, ja to co, ale... Women. Alan teraz wywiadek gada, że ja biorę narkotyki. Tylko że on jest taki głupi, że ja wiem, co on miał na myśli. On powiedział tak: no, dziewczyny mi mówiły, że po koko latasz i ci nie staje. I ja sobie pomyślałem, zaraz, zaraz, to ja znam te dziewczyny, które on ma na myśli, i one to mówiły o nim, że to Alan jest tym ćpunem, który ma wyżarty mózg, co zresztą sami widzicie na załączonym obrazku. Jeżeli bym walił więcej teścia, to musiał, kurczę, to moja dziewczyna by za mną nie wytrzymała. Teraz wytrzymuje? Nie mam dziewczyny. Czujesz jak pierdolony władca piekieł i właśnie to zamierzam zaprezentować w ringu. Jestem! Co jest? I co, i co? Ale nie władca CDS-u, tylko władca piekieł. Dobra, słuchaj, może zafreestylujesz coś za Filipka, bo on nie chciał. Naprawdę mam, dobra, dobra, dawaj, no. Fame MMA, walka, wykładzina. Walka na Fame'a będzie krótka, jak fiut Eryka Dudka. Jaka wykładzina, Filipkowi po walce będzie ciekła z pyska ślina, Eluwina.